Polska kupi od Korei Południowej nowoczesne czołgi i armatohaubice. Wicepremier Mariusz Błaszczak zatwierdził dziś umowy wykonawcze w tej sprawie. Ministerstwo Obrony Narodowej zakupi 180 koreańskich czołgów K2. Zastąpią one T-72 i PT-91, które zostały przekazane Ukrainie. Obserwujemy to, co dzieje się na Ukrainie, wyciągamy z tego wnioski i wiemy, że kluczowe dla bezpieczeństwa jest to, żeby rozwijać siły lądowe, żeby rozwijać wojska pancerne i żeby rozwijać artylerię. Mówił wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Korea Południowa oprócz czołgów sprzeda Polsce także licencje oraz technologie. Maszyny mają trafić do nas do 2025 roku. Po sfinalizowaniu tego zamówienia Polska chce kupić jeszcze 800 sztuk takiego sprzętu. Taką decyzję o zakupie podjęła Polska, ale do końca roku ma też potwierdzić decyzję o zakupie Norwegia, więc można powiedzieć, że dosyć nieoczekiwanie nagle na rynku czołgów w zachodniej myśli technologicznej pojawił się zupełnie nowy gracz, który wchodzi w miejsce czy to niemieckiego Leoparda, czy amerykańskiego Abramsa. Mówił dr Radosław Tyślewicz z Akademii Marynarki Wojennej. K2 ma najnowocześniejsze systemy kierowania ogniem i przyrządy obserwacyjne. Jego produkcja od 2026 roku będzie odbywać się w Polsce. Jest to powrót do takiego wzorca, który był wcześniej podstawą w polskich siłach zbrojnych, że jeżeli decydujemy się wprowadzić jakąś konstrukcję na wyposażenie Wojska Polskiego, to jest ona produkowana. Mało tego, mamy jeszcze prawo do modyfikowania takiego uzbrojenia wedle naszych potrzeb i późniejszych doświadczeń wynikających z eksploatacji. Korea sprzeda nam także 212 sztuk armatohaubic K9. Mają one wypełnić lukę po polskich krabach, które trafiły na Ukrainę. Na tym jednak nie koniec zakupów od Koreańczyków. Seul sprzeda nam także 48 sztuk samolotów szkolno-bojowych FA-50. Pierwszych 12 maszyn wyląduje w Polsce w drugiej połowie przyszłego roku. Kolejnych 36 ma trafić do nas do 2028 roku.